Modernizacja drogi wojewódzkiej z Kórnika przez Mosinę do Granowa to nie tylko poprawa stanu jezdni, budowa chodników, ale przede wszystkim budowa nowego mostu przez rzekę Wartę w Rogalinku. Istniejący most jest w opłakanym stanie i w związku z tym ograniczono na nim tonaż pojazdów do 20 ton. Zmniejszył się dzięki temu ruch tirów przez Mosinę. Nowy most, którego budowa może rozpocząć się już w tym roku, spowodować może natężenie ruchu ciężarówek, zwiększenie korków ulicznych i hałas. Tego obawiają się samorządy Mosiny, Kórnika i Puszczykowa. Bardzo się tego obawiamy. Pamiętam, jak 20 lat temu te tiry mogły tędy przejeżdżać. Mosina była zakorkowana, zwłaszcza między skrzyżowaniem Szosy Poznańskiej z ulicą Mocka do Ronda. No to był wielki problem i ten problem powróci, jeżeli ten most będzie oddany do użytku. Czynimy starania, mamy powiększone środki w budżecie na przygotowanie projektu obwodnicy południowo-wschodniej Mosiny. Rozmawiamy z marszałkiem województwa, mamy kontakt z WZDW. Chcemy ten projekt zrealizować po to, żeby jak najszybciej móc wybudować drogę, która uwolni nasze miasto od tirów. Czy nowy most powstanie w krótkim czasie? Wiadomo, będzie w maju. Wówczas rozpatrzony zostanie wniosek o dofinansowanie unijne modernizacji drogi 431, w tym budowę mostu.